Hej, siemaneczko, witam was w dzisiejszym odcinku, który będzie poradnikiem, jak się teleportować i naprawić szybko ciężarówkę w Euro Truck Simulator 2. Słuchajcie, zaczynając od podstaw, tak naprawdę musimy wejść w moje dokumenty w moim komputerze. Euro Truck Simulator 2, plik config, najlepiej otworzyć to za pomocą notatnika. Gdzieś tam czytałem, że nie zalecają otwierać to za pomocą notatnika, ale jak nie macie innego programu, który jest w stanie otworzyć taki plik, to notatnikiem to sobie otwieracie. Wchodzicie w edycję, znajdź, bierzecie, wpisujecie sobie tutaj USET G, tak jak ja mam i podłogę, dodatkowo dajecie D, szukacie USET G developer, możecie wpisać cały wyraz, oczywiście mamy tutaj, teraz tak, ja tutaj domyślnie wszyscy mamy 0 zamiast 1, więc zmieniamy tą 1, to 0 na 1, później USET G, konsolę szukamy, znajdź. Mamy konsolę, tutaj również domyślnie jest 0, zmieniamy też na jedyneczkę. Dodatkowo możemy sobie jeszcze zmienić kamerę latania, czyli tą kamerę 0. Zaraz muszę na początek sobie przewinąć, bo... USET G Fly Speed i tutaj macie 100. Ja to sobie zmniejszyłem na 50, bo na setce to naprawdę ta kamera zapieprza i to całkiem zdrowo. Oczywiście jak to wszystko zrobicie, zamykając, musicie to zapisać. Dobra, jesteśmy z powrotem w grze, jak widzicie, i teraz tak, co robimy? Przede wszystkim zapamiętajcie sobie jedną bardzo ważną zasadę. Nie odpalacie, nie jesteście w stanie teleportować ciężarówki na multiplayerze. Musi to być gra odpalona w single player. Czyli wsiadamy sobie do ciężarówki, ja tutaj żadnego zlecenia nie mam odpalonego. Jeżeli to odpalicie na multiplayerze, automatycznie nie będzie wam to działało, także jeżeli się z kimś umówicie na jakiś, nie wiem, konwój, cokolwiek takiego, to zachęcam do tego, żebyście sobie właśnie najpierw odpalili normalnego ETS-a, czyli single player, i wtedy teleportować ciężarówkę do tego miasta, z którego chcecie wystartować. Teraz jak to działa? Działa to następująco, że kamerę 0 odpalamy właśnie klawiszem 0, a sterujemy sobie tą kamerą za pomocą, możemy sobie sterować za pomocą myszki. Jak widzicie, ta kamera co prawda i tak już dosyć mocno zapierdziela. Także jak chcecie sobie, wiecie, gdzieś tam wylądować, no to przybliżacie kamerę. Żeby wyłączyć tą kamerę, to oczywiście naciskacie na przykład każdą inną kamerę, która jest możliwa. Następnie konsola. Konsolę odpalamy przyciskiem pod Escape'em. Będzie mi to łatwiej wam wytłumaczyć. I teraz tutaj wpisujemy go to. I wpisujemy na przykład nazwę miasta. Wpiszę sobie, powiedzmy, Poznań. Wciskacie Enter. No i jesteśmy w Poznaniu. Kamera 0 działa. Żeby wam ta kamera właśnie 0 działała, to musicie być w takim miejscu. Nie wiem, czy w Poznaniu jest warsztat. Tam sobie na parking nasz walniemy. Dobrze, lecimy na nasz parking. Ja sobie tutaj właśnie steruję. Jak widzicie, ja mam zmniejszoną prędkość latania na 50 tak naprawdę. I ta kamera zapieprza i to całkiem zdrowo. Teraz tak, mamy warsztat tam z drugiej strony drogi, dobra. Jeżeli tą ciężarówkę spuścicie z bardzo wysoka, to uszkodzenia będą kosmiczne, więc najlepiej sobie zejść tą kamerą. Kamerą sterujemy za pomocą części numerycznej na klawiaturze po prawej stronie, czyli ósemką do przodu, piąteczką do tyłu, szóstka w prawo, czwórka w lewo, trójka w dół, dziewiątka do góry. Tak to wygląda, tak? Ale możecie też, na przykład jak sobie lecicie, to możecie też sobie to zrobić za pomocą myszki, że jak lecicie do przodu, to myszką sobie też kierujecie, jak w którą stronę ma wam patrzeć, tak? Teraz, żeby teleportować tu ciężarówkę, słuchajcie, wciskacie na klawiaturze F9. Ciężaróweczka stoi. Jak widzicie. Wsiadamy do ciężarówki, jesteśmy w Poznaniu. Następnie, żeby naprawić ciężarówkę, wciskacie sobie również konsolę / fix.
Nie, ta komenda jednak nie działa tutaj, a wcześniej coś działało, nie wiem czemu, czekajcie. To nie, ta komenda działa tylko na multiplayerze, czyli jak sobie odpalicie na multiplayerze czat, to wciskacie slash fix i naprawia wam ciężarówkę. Ja też się sam tego dowiedziałem niedawno, ale widocznie musiałem to testować chyba również na multiplayerze. Jeżeli ci wam się podobał, jest to bardzo prosta do wykonania czynność. Uwierzcie mi, że każdy powinien mieć, nie powinien mieć z tym problemu. Tak naprawdę kamera 0, nie musicie startować z kamery 0. Możecie startować tak jak z ciężarówki teraz. Na przykład ja się spróbuję teleportować znowu do Warszawy. Go, tu. Warszawa. Jesteśmy w Warszawie. Teraz najważniejsze jest to, żeby teraz ta kamera 0 wam działała. Bez tego no nie będziecie w stanie się tutaj przemieszczać. No i nie zrzucajcie też ciężarówki gdzieś tam cholera wie gdzie, bo no wtedy wiecie co będzie, nie? Całą ciężarówkę wam szlak trafi i tyle. Ewentualnie sobie gdzieś tam zablokujecie, ale pamiętajcie, że zawsze możecie ją później teleportować znowu gdzieś tam, nie? Ja tutaj pod warsztat może sobie tym razem ją pyknę. I tak jak mówiłem, F9 do ciężarówki. Jestem z powrotem w Warszawie. Jeżeli tak wam się podobało, zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie kanał. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam. Hej.